Witam was z tej strony, jak słuchajcie, to jest Miscreated. Już wam ciszę teraz tę grę, bo chyba jest zaraz za głośno. Jest to survival w fazie alfy. Wczesnej nawet alfy i został udostępniony w bundlu, najnowszym Humble Bundlu. I po prostu kosztował 10 dolarów, ten Prison Architect jeszcze był, którego też kiedyś nagrywałem na kanał. Wiele różnych gier, Devil Dagger też spoko gra jest bardzo. No pomyślałem, że kupię. Zakupiłem. No i będziemy trochę cię testować tą grę. Mam nadzieję, że to menu nam nie definiuje, jak ta gra jakościowo wypada. Niestety, słuchajcie. Co jest? Co czemu? A, ładuje się. Niestety, słuchajcie. Tylko 720p. Czemu 720p? To już wam mówię. Aha. Okej, okay, ładują się serwery, spoko, poczekam. Czemu się... Bo słuchajcie, nie wiem, czy ta gra będzie dobrze chodzić. Ja 720p mogę wszystko nagrać, w 60 klatkach, czyli wszystko mogę nagrać wam. To w niezłej... Boże, kliknąłem bug. To jest głupie, bo to się ładuje teraz i ja tego nie wiem, że on się ładuje, patrzcie. O, widzicie, teraz się zaczęło ładować. Trzeba poczekać. I po prostu nie wiem, jak to ma optymalizację, więc... Wolę tak awaryjnie nagrać w 720p w 60 klatkach. Żeby nie było jakichś jaj. Pamiętam, na jakiś serwis jest dużo ludzi. O, 36 to jest max, mało dość. Friendly community, short night, good ping, enjoy, German. 1 hour noche, czyli 1 godzina noc. China jakiś serwer. No spoko te serwery są ogólnie. Tu jest jakiś też German, short night, max loot. Russian Mafia to może lepiej nie. No dobra, zobaczymy ten. Jak tutaj wypada. Co ciekawie jestem, jak ta gra chodzi, bo strasznie tak biednie wygląda. Patrzcie, to menu jakieś takie, o. To jakieś takie, taki interfejs. Widać, patrzcie, że ta ikonka też jakaś taka, no ładnie zrobiona faktycznie, ale tutaj patrzcie, tu widać już miejsce, że ona taka kwadratowa, nawet idealnie to widać. Tu jakiś napis Early Alpha, no logo całkiem ładne, to jakiś tekst zwykły, nie ma tła żadnego, tylko czarne wszystko. Jakieś takie to na początku, napiję się, przepraszam. Słabe. Nauczyłem się, żeby wyciszać mikrofon, jak będę się chciał czegoś napić albo coś. Dobra, już mnie wczytało do serwera, teraz mnie ładuje świat. Mam nadzieję, że to będzie dobra gra, bo H1Z1 nie było. A ja lubię w takie gry grać. Okej. Pierwsze, co się rzuca w oczy. Nie najgorsza grafika. No i 70 FPS, dobrze chodzi. Dobra, ale pytanie. Jak tą myszkę wyłączyć? Czy da się tą myszkę... O Jezus, to jest Unity robione, bo tak wygląda. No tu widzę... Poszli na całego, jak... Jakbym widział armę. Z tymi... ustawieniami. O, VoIP, a VoIPa używają, VoIP spoko. No nie ma, ty. I co, ta myszka tak będzie latała? Bez jaj. Patrzcie, ale on denerwuje. Powiedzcie mi. Pod G jest inwentar... G jak Gear, okej. Okay. Jakiegoś paka. To jest backpack jakiś zrobiony. Mogę wykraftować go. Jeden rax. Okej. Okay. No, na razie jest biednie. Wstawaj, ziomek. Ta myszka... Słabe to jest. O, z buta można przywalić. Patrzcie, pach, pach. Tu but, ciach i nie ma gościa, może się wychylać. Ta myszka. Błagam. 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 O Jezu, ty. O, detale się dynamicznie zmieniają.
spadną mi FPS-y do zera? Ej, to znaczy, że dobra jest grafika w tej grze. 58. Mało się zmieniło w ogóle. Deszcz pada. Patrzcie. Dzień deszcz! Jezus Maria. Dajcie, kurde, spokój. Dobra, wezmę na średnie. Żeby sobie nie przesadzić, nie? To mi niepotrzebne w ogóle. Żeby mi grafika nie wybuchła. Dobra, ale myszka. Przepraszam, gro, ale... Ja chcę tą myszkę wyłączyć. Jestem ślepy. Jest jakiś... Mouse on? Nie, może się gra zepsuła po prostu. Nie powinno być tej myszki. Albo wuj wie, dobra, pogramy z tą myszką pierwszy odcinek. Nie wiem, czy by ten pasek w prawym dolnym rogu widzicie, bo jest dość mały. Okej, okay, pierwsza tutaj przypadłość. Nie można wszystkie w takie płotki. You are too exhausted. Gdzie jest exhaust? Że nie mogę wam machać tutaj. Nie mam pojęcia, może jest jakiś taki naturalny. O, jak to? Aha, to się rozwaliło, dobrze, dobrze. Co? Ale ta myszka mi denerwuje, Jezu! Wiesz to? Aha. Mogę to podnieść. O, patrzcie, tu. Podnieś to. Fucking shit, F. Dobra. Myszka. Boże, to jest denerwujące tak grać. To można podnieść na stówę. No widzę przecież. Podnieś to. To jest puszka jeszcze czegoś. Jezus Maria. Lol, to jest w ogóle jakiś znany koleś. Gdzieś widziałem go już. Dobra. Góra. Matko boska. Dobra, przynajmniej płynnie chodzi. Nie jest super wymagająca. Wygląda nie najgorzej. Zamyszka, jak można spierdolić coś tak prostego? Głośno jest? Dobrze jest akurat. Wyjątkowo Neko dobrze ustawił audio. Patrzcie, nie mogę nic podnieść. To się da na stówę podnosić. No kurw. Amunicja. Jakiś pistolet może. Boże, jak pistolet będzie też z tą myszką. Chyba, że czekajcie. Aha, nic się nie stało. Może jakieś F faktycznie, ty. Aha, to tego zużył F. T. M jak mouse. Nic. Nic. O. Dobra, jedna jest zaleta tej gry. Myszka nie wychodzi na drugi ekran. Fajna zaleta. Kurde! Co to jest? Czapka. Bini. Dobra, bini, tak? Czyli taka czapencja mała. Czopko zimowego w pierdolu, że tak powiem. Co to było? Bandaż, dobra. Jakieś butciory. O! Flip-flops! Ale jaja, to są jakieś strasznie angielskie, straszne angielskie stwierdzenia, których ja nie rozumiem. Czuję, że tu można wyjść, jakby się miało siekierę. Ale może nie nadinterpretujmy, bo to może być zdradliwe. Może faktycznie nie ma takiej mechaniki w tej grze, tutaj chwalę. Że tu można rozwalić na pewno. A to nie da się, dobra. Domek jakiś inny. Patrzcie, deszcz pada, ale... No, ty... No pada, no. No gdzie ten deszcz? Praktycznie pada, Boże. No to ładnie wygląda, jak tak patrzę, ale kurde, ludzie. Ta myszka! Co my tu mamy? Ale będzie denerwować ta myszka pewnie. Mnie już tak denerwuje, że... O, siekierka. Myszki nie ma! Kurde, już myślałem. Dobra, mamy broń. Broń ostatecznej z głody. Jakieś mięso, o, zupa. Mój znajomy Farka gra, kurde, dawno nie grał w to. Ach, ja też. Wraz to ostatnio grałem. Mam jakiś... I już za dużo mam! G. Aha, faktycznie. Zjedz to. Mogę ten backpack zrobić? Rax i rope.
Aha, rozumiem. O matko. O, krew. Uuu, eks. Aksik. Laksa chcę. Oksa chcę! Podniósł go. Podniósł go, bo ja na plecach ma. Pewnie, że tak. Jeden? O. Dobra. Płach! Co? Zaraz, zaraz. No jak to? No kto to wymyślił? No rozbijaj się! Nie ma nic, nic tak. Mogę drzewo ścinać? Śmiałbym się, jakbym zginął przy tym skoku. No jak pierdzielnie się rozwalać ich? Dobra, idziemy. Zobaczymy, czy drzewo można ściąć. Po Minecraftujemy! O, jakie drzewo ładne! Dawaj! Można! Woodlock! Woodlocki zbieram, ale i jaja. Realistic! Szczerze to nie wiem, co robić w tej grze. Jakiś garaż, może być jakiś pistolero. Akurat. Gówno! Ja bym naprawił tego. Motora. Może pojeździł nim. Kurde, już mnie znudziła ta gra. Ale wiem, że. No nie jest najgorsza, ale. Mechanicznie. Proszę o kursora, jest lepsza niż ten. Savage Lands. To się tak nazywało chyba. No ale. No jednak ten kursor. Ja nie wiem, jak można coś takiego zepsuć. Jak można zepsuć kursor w tejże? To bóg jakiś pojedynczy. Jak zrestartuję go, tego nie będzie. No akurat ja mam taki kurde bug. Jakiś szkielet tam był. Nie wnikam. Jak to? Deweloperzy pewnie. Bo coś donatorzy, nie wiem. Nie wiem czemu. Jak CJ wyglądał z takiej odległości. Tak trochę, nie? No. Pansy. Nie mogę nic nałożyć? Serio? Alul zmieniłem. Wypierdzielać. Dawaj to. Aha, to są jakieś inne, to. A ile to ma pojemności? No właśnie. A no ta. Bym zapomniał. Wszystkie itemy w tym mam. Dobra, po pierwsze. Itemy z ekwipunku działają chyba nawet zarąbiście dość. Bo bardzo prosto się wszystko to przenosi. Aha, to już tylko tak zdjąłem sobie. Dobrze działają, po prostu. Okej, więcej miejsca. Dobrze to działa, podoba mi się. Ekwipunek działa super właśnie, o to mi chodzi. Dobra, może jednak te spodnie będą, znaczy buty będą lepsze. No, tak po prostu działa jak ma działać, no bardzo. Aha. Nie, to chyba mniejsze będą. Nie mogę tego podrzeć w ogóle, ciekawe. Dobra, ekwipunek działa na pozytyw... no pozytywnie. Ekwipunek oceniam pozytywnie. Co tu mamy? No, grafikę też. Audio, no ja to nie wiem, mam dość głośno gra. Nie mam muzyki żadnej, te dźwięki takie podstawowe. Niby ten deszcz tam pada jakoś, ale. Ten efekt jest mierny. No dobra, tutaj minus. Zdecydowany. Gdy tu byliśmy. Reszta. Nie wiem w sumie. Dobra ta grafika, faktycznie. Nie wiem, jaka jest grywalność, bo na razie. Mała. Nie czuję, jakby to było jakieś większe. Jakbym był jakąś częścią świata. Może nie czuję tego przybicia takiego jak w Armii na przykład. Tych dużych przestrzeni. Chociaż tutaj niby są, ale no. Nie czuję tego jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie. Mogło być gorzej, słuchajcie. A jest okej, okay, jak na razie. Jakbyś miał znajomych, to byłoby w ogóle. Le magnifique. Okej, okay, to możemy sobie wejść. Co jest tutaj? Czarne rękawiczki. Chciałem powiedzieć czerwone, ale no. To byłoby kłamstwo i bym skłamał. Kamimaśta, tak powiem, bym zrobił. Przejęzyczenia, chociaż kamimaśta to jest przejęzyczenie, nie? No to przejęzyczenie to raczej nie jest, bo to jest w ogóle cały wyraz pomyliłem. To takie przejęzyczenie, wiecie. No już na wyższym levelu, kurde. Zdołnienia. A nie można tego ściąć.
Płocik? Kurde. Płach tam! Dobra, wziąłem dwa logi. Co ja mogę skraftować? Pod co jest crafting? Nie trzeba go wyjść. Backpacks. Aha, patrzcie. Bo to można takie rzeczy robić. Dobra, structures. Wood. Co mogę z wooda zrobić? Wooda chcę zrobić, coś ty gnoju. Weapons. Throwable. Aha, takie throwable. Myślałem, że wiecie. Jakieś dzidy, no. Structures. Wood. No ściany może. O, dobra. Dobra, na plus. Więcej niż H1Z1. Bo H1Z1 ten crafting jest tak biedny. W sumie H1Z1 kupiłem tylko dlatego Battle Royale, tak jak chyba większość graczy w ogóle tej gry. Aż na początku to wiadomo, nie było tego. Co to różnie z tym było. Wiem, że tutaj nudy tak wieją i nie ma dźwięków żadnych, ale próbuję was jakoś zagadać chociaż. Żebyście chociaż na sekundę się czuli usatysfakcjonowani tym gameplayem, bo tu się nic nie dzieje jak na razie, no wiem, że... No, zadziała? No mechaniki w grze zastosowane dobrze. Radio? Nie, to jest bateria. A to może samochodami jeździć, dobra, no to wiem. To też jest plus. Jakiś. O. Nieźle. Backpack normalny. Pięknie. Pięknie. Backpack nie zmniejsza wagi, co? Dobra, pod czwórką mam tam. Aha, celownik. A no, dobra. O! Dobrze wygląda strzelanie. Bardzo dobrze mechanika wygląda. Czy jakaś amunicja leżała? Nie. Dobra, to jest... Co to jest za broń w ogóle? Bandana tu jest. Czym jesteś? Tirturax. O, super. Czym ty jesteś? Pump Tactical Shotgun. Dobra, czyli na blisko. Okej. Nie wiem, no przecież widać, że to shotgun. Chociaż miałem wrażenie, że tym celownikiem to jest jakaś jednostrzałowy taki karabin. W jakiej grze? O Jezu, nawet ja czuję feeling jeszcze strzelania, ale... Wiem, w tym. W Battlefieldzie można było zmienić śrut na skupiony. I można było celownik domontować, nawet tam widzicie, jakby między drzewami są przeciwnik, to mógłbym banie strzelić z shotguna, nie? Było spoko. Tylko miejcie na uwadze, że może być śrut skupiony, który ma naprawdę dobry zasięg, nawet średni. Okej, widzę jakąś wieżę ciśnień, tam woda jest. Kapitan Obvious. Nie ma żadnych zombie w tej grze, a mi się wydawało, że są. Na tym. To jest gra w sumie o zombie apokalipsie, tak? No. Chyba dobrze mówię, nie? Kiedyś jakieś, nie wiem co. Nie wiem, tak celuję, o, jakie ładne. Nie no, bez jaj, takie. Trumpy to nie dla mnie. Dobra, tu jest jakiś tarp. To jest chyba, to się z tego robi ten backpack, nie? Simple backpack. No ale mam już to. No teraz w plecach to mogę brać tyle rzeczy, ile chcę w sumie. Nic tu nie ma. Czoszczą wieżą, jakieś luty pod nią, gdzie ona jest? Zgubiłem. Zgubiłem tą wieżę. A do niej szedłem, nie? A tam jest, dobra. Jakieś miasteczko, najwyraźniej. Tu nikogo nie ma, ja wszedłem na prawie pełny serwer. Pewnie mapa jest wyrąbana i szansa, że się znajdziesz z kimś jest tak mała. Bungo widziałem kiedyś tam grał i w ogóle nikogo nie znalazł. Co było dość ciekawą sprawą. Olej, myślałem, że to jest sos chili, ale no. No myliłem się trochę. Ale jara tak samo jak olej. Coś tu jest? Coś tam widzę, patrzcie. Kucnij. O Boże, kucnął dziwnie. Olej. Dobra. Stakuje się, więc spoko. Wszystko się stakuje w tej grze. Nawet twoja matka. Musiałem, no wiem. No nie mogłem się powstrzymać, no musiałem. Mogę to wziąć? Nie. Ło, patrzcie. A nie, myślałem, że to zejdzie do piwnicy. Ślepy jestem. Ślepy! A, myślałem, że mogę. Byłem, tu byłem. Ktoś tam pisze LOL. LOL. Dr. Pepper. No, nieźle. Bardzo unikalny nick. Mi się wydawało, że ktoś tam był w tym domku. Tak mi śmignęło coś. Let's check this out.
A może to to? Nic tu nie ma w tym pomieszczeniu. Ale rozpierdol, na tej imprezie coś tu jest? Też nic. O, to co to za przekątna? Chyba normalna, ale duży ten monitor. Coś na czat, co drink? O, energy drink. Jakiś rocket fuel. Jaki rocket fuel? Boże. Rocket fuel to przecież ten. No, no wiecie co. Stymulant? Suplement diety? No wiecie, jak chcesz tego no, pompować coś, to bierzesz i pompuje bardziej. No wie. Nie wiem, jak to powiedzieć. I kill it one of them. No ciekawe. Gdzie? Prosto się to jak na razie przetrwanie wygląda w tej grze. Aby się to zmieniło. Myślę, że zakończę ten odcinek i nie wiem, pogram sam i jak coś się wydarzy, to do was wrócimy. Zobaczcie, co jest pod tym. Mi się wydaje, że ktoś tam szedł, to liść. O, patrzcie. Mogę tu wejść? Mogę. Super. Aha, już nie wyjdę, tak? O! Super! No widź! Jak ja wyglądam w ogóle? Wyjdź stąd! Chyba amen, słuchajcie. O! Udało się. Myślałem, że amen, no to jednak. Haha, nie! Jak tam się wchodzi? Mnie podrzuciło, widzieliście? LOL. Czekajcie. Ups. Powiedzcie mi, jak się... O, dobra. O, jakieś tam koła są. Olej jest. Wszystko jest wyjęte. Baterii nie ma. Mogę wrzucić. Jakbym to naprawił, ale to tak wygląda... Patrzcie! Tam są jakieś te... Deski są przez gracza chyba pobudowane, to jest baza. Któryś ma kłada swojego, którego zabezpieczył. Ale jaja. No patrzcie, to wygląda jakby... To wygląda jakby ktoś tu budował coś. No zobaczymy. Ale i tak chyba skończymy odcinek, jak wejdę tam na górę. Po prostu rozejrzymy się, skończymy. Możliwe, że to tak było po prostu, ale tak wygląda naprawdę, jakby to było zbudowane przez gracza, boże, mechaniki w tej grze. Nic tu nie ma. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Może tam pójdziemy później. Mam jakieś gogle? Nie mam. Mam zooma takiego optycznego. Więc to było na tyle. Na razie czekaj, od daleko. Tak. Okej. Na razie, cześć.